Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Łukasz Jankowski na stanowisku. Tak jest, Forum Ekonomiczne Karpacz, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Razem ze mną gość Zary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. No to pracodawcy i przedsiębiorcy patrzą na rzeczywistość, patrzą na to spotkanie polityków, wielkiego biznesu. I co sobie myślą przedsiębiorcy, że tutaj będzie ratunek dla przedsiębiorców w tych trudnych czasach? Nie sądzę, że ktoś tutaj ratunku oczekuje. No to jest takie doroczne spotkanie biznesu i polityki. Ludzie się spotykają, rozmawiają ze sobą, wymieniają poglądy, lobbują różnego rodzaju rzeczy. Natomiast zbawienia tutaj z całą pewnością nikt nie oczekuje. Mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy patrzą na rachunki za energię, za gaz i łapią się za głowy w większości, przynajmniej albo w jakiejś tam części ceny energii, ten kryzys. Spowoduje serię bankructw przedsiębiorców? Nie sądzę, żeby tak było. Oczywiście są sektory mniej lub bardziej dotknięte. To bardzo różnie się układa, ale jeżeli chodzi o mały i średni biznes, to w tym małym biznesie no nie ma takich bardzo energochłonnych branż. Oczywiście ucierpią restauracje w jakiś sposób i inni usługodawcy, którzy korzystają z prądu. Natomiast no, znacznie wyższym kosztem w wielu branżach niż koszt energii, tych mówię małych, nieprodukcyjnych, są koszty pracy i to jest dużo większy problem niż koszty energii. No koszty energii po prostu przedsiębiorcy przerzucą na końcowych odbiorców. Zmieszczą to w cenie. Ale pytanie, czy za tą cenę będą kupowane towary? Czy jeżeli mała piekarnia wypiecze chleb za 15 zł, to czy ktokolwiek go kupi? Znaczy chleb ludzie będą kupować, natomiast to, co niebezpieczne jest, i jeżeli chodzi o żywność, to materializuje. To jest taki rozjazd, taki model amerykański się zaczyna kształtować. To znaczy z jednej strony wysokiej jakości droga żywność, a z drugiej junk food, jedzenie śmieciowe, tanie, ale bardzo, bardzo, bardzo niskiej jakości. No i to jest niepokojące. Natomiast no, chleb to ludzie będą w każdej konfiguracji kupować, niezależnie od tego, ile on będzie kosztował. To prawda, ale mogą go jeść dłużej, mogą go jeść oszczędniej i mogą go jeść w domu i nie kupować chleba w restauracji. To zupełnie odrębna kwestia. W Polsce żywność jest tania. Dowodem na to, że jest tania, to jest to, że 40% żywności w sklepach i w gospodarstwach domowych wyrzuca się na śmietnik. Więc nie ma możliwości, żeby coś, co jest drogie, ludzie wyrzucali na śmietnik. Jest to po prostu niemożliwe. Tak? Koszty pracy, o tym pan prezes powiedział, taki temat w tle. Nikt nie mówi, wszyscy mówią no, o energii, nikt nie mówi o tym, że praca w Polsce staje się coraz droższa. No staje się coraz droższa i tu się nic nie zmieni. W Polsce nie ma bezrobocia. Jest to normalne, działa prawo podaży i popytu. Jesienią przedsiębiorcy spotkają się z gigantyczną presją cenową, presją płacową, na którą wiem, że wielu kolegów już się przygotowuje. Czyli pracownicy masowo pójdą po podwyżki w październiku, listopadzie? Z całą pewnością. 20% więcej, 30% więcej albo odchodzę? Z całą pewnością tak będzie. No i będą w moim przekonaniu wysokie podwyżki, bo pracodawcy będą musieli ulec, przegrają te starcie w mojej ocenie. A nie będą zwijać biznesów wtedy? Mnie nie stać na produkowanie po tych stawkach energii, jeszcze do tego koszty pracy drugie tyle. Ja wolę iść i zostać rentierem na przykład. Przedsiębiorca jest bardzo podobny do sportowca, tak? Znaczy biega sobie taki koleś, skacze 2 metry do góry i wszyscy wiedzą, że on wysoko skacze, tak? Nie musi już nic udowadniać. Mimo to on staje o godzinie 6 rano i morderczo trenuje, żeby skoczyć ten centymetr więcej, tak? Co nie ma żadnego znaczenia dla że tak powiem, postronnych obserwatorów, bo wszyscy wiedzą, że wysoko skacze do góry. To samo jest z przedsiębiorcami. I jeżeli ktoś jest prawdziwym przedsiębiorcą, to go to nie ruszy, będzie szukał sposobów. Tutaj, jeżeli w tym kryzysie, czy w tej sytuacji kryzysowej, która się zrodziła, ja w coś wierzę, to ja wierzę właśnie w inteligencję operacyjną polskich przedsiębiorców, wierzę w ich zwinność,
którą niejednokrotnie pokazywali, i to, że umieją działać w sytuacjach kryzysowych. No, kryzys to jest naturalne środowisko polskiego przedsiębiorcy. Jasne, tylko na ile ten sektor wyjdzie inny? Na ile jest tak, że wiele firm zniknie, na ile po tym kryzysie nasz rynek przedsiębiorców będzie inny? Wielu wypadnie, jakaś część dołączy. Będzie takie przewietrzenie? To już się bardzo zmienia. Po pandemii się bardzo zmieniło. Największy wpływ na razie na zmiany na rynku miała pandemia, gdzie dość duże zmiany nastąpiły. Wielu straciło. Te sektory społeczne, takie wymagające kontaktu, to ludzie potracili sporo pieniędzy, ale są też beneficjenci tego. Cały handel internetowy się wzbogacił gigantycznie. Gigantycznie się wzbogacił na pandemii. No więc no to jest coś takiego, co się nazywa najlepiej chyba twórcza destrukcja. Także no, na tym polega kapitalizm. Ekonomia Schumpeter i te pożary, które dają miejsce dla nowych firm. Zobaczyłem kątem oka gdzieś doktora Adama Eberharda, który tutaj kroczy. To kolejny temat, czyli wojna, czyli Ukraina, czyli Wschód, odmieniana na tegorocznym 31 forum przez wszystkie możliwe przypadki i w każdej chyba dziedzinie gospodarki, produkcji, usług jest obecna ta wojna. Jak ona wpływa na naszą gospodarkę? Jak na polskich przedsiębiorców? Znaczy, no, to wpływa akurat niekorzystnie w krótkoterminowej perspektywie. Natomiast w długoterminowej wydaje mi się, że wpłynie dość pozytywnie, no bo efekty tej wojny będą, jeżeli chodzi o biznes, w moim przekonaniu bardzo podobne i zbliżone do tego kryzysu naftowego, który w latach 70. wywołali Arabi. Znaczy, Zachód wynajdzie sposoby i technologie, żeby się obyć bez tego rosyjskiego gazu, i będą to rzeczy tańsze, i Europa, dzięki temu Zachód, OECD, stanie się bardziej konkurencyjne. Najpierw czeka nas szok. No, będzie ciężko, natomiast no, zbliża się 200 dni wojny na Ukrainie, i to wiem, że to brzmi strasznie i cynicznie, ale to są bardzo dobre rzeczy, które się wydarzyły. Dzięki bohaterskiej postawie Ukraińców mamy załatwiony problem rosyjskiej agresji na Polskę w ciągu jednej, dwóch dekad, gdzie będziemy mogli zbudować, to nam daje czas na zbudowanie odpowiedniego potencjału odstraszania. Dzięki bohaterskiej Ukrainie i szansę na kilka dekad życia w pokoju, co w Polsce wiele takich dekad nie było. Więc możemy mieć rekordowy czas życia w pokoju dzięki naszym braciom walczącym na wschodzie z tymi bandziorami. Wczoraj gościem Kuriera Ekonomicznego był profesor Jerzy Kropiwnicki, ekonomista, polityk, który powiedział takie zdanie niepopularne, ale może prawdziwe, że na tej wojnie to w zasadzie Polska zarabia, że polscy przedsiębiorcy, polski przemysł no jest w tej sytuacji może estetycznie czy moralnie niepewnej, ale biznesowo dobrej, że dostarcza, produkuje, że jest zapleczem frontu i na tym może się rozwijać. To prawda czy nieprawda? Znaczy, nie ma w tym nic złego. No, przede wszystkim Polska zachowuje się politycznie bardzo w interesie. Polski rząd się bardzo dobrze zachowuje. Prezydent. Zachowanie polskiego rządu czy prezydenta napawa mnie dumą, jeżeli chodzi o tą wojnę. Jesteśmy zapleczem frontu. Dostarczamy Ukrainie broń. Przez nas idzie znaczna część też pomocy amerykańskiej z innych krajów. Także robimy wszystko, co jakby możemy dla tej bohaterskiej Ukrainy robić. Ale no, rzeczywiście pierwszy raz nie leżymy na stole i nie jesteśmy obiektem koncertu mocarstw. Z drugiej strony mamy też uchodźców, oni też się włączają w nasz rynek pracy. To się pojawia gdzieś tam u przedsiębiorców, że oni no, mają jakiś, no, z jednej strony odpłynęli pracownicy, mężczyźni, ale przyszły w to miejsce kobiety. To jest kłopot dla przedsiębiorców? Jak to wygląda na rynku pracy? Znaczy nie jest to kłopot, bo oni, te kobiety załatwiają problem paru sektorów. Mówię tu o gastronomii, o hotelarstwie, o opiece domowej, usługach domowych i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że pewnie byśmy byli jeszcze w stanie drugie tyle tych kobiet przyjąć. Natomiast no, gigantycznym problemem jest jednak wyjazd tych 600 tysięcy mężczyzn, które powoduje, to co powoduje, no, że mamy bardzo trudną i skomplikowaną sytuację w sektorach budowlanym i transportowym, i to się szybko tego, kobietami tego się nie załatwi. No.
To jeszcze jeden wątek przy okazji uchodźców. Za nami panel, który prowadził IBRIS, jego prezes Marcin Duma, pokazał wykresy, dane statystyczne z badań z sierpnia i na początku września robione, czyli to nie sprzed chwili, gdzie są pokazane, że rośnie w polskim społeczeństwie zmęczenie skalą pomocy uchodźcom. I na takie pytanie, czy pomoc uchodźcom w Polsce jest zbyt duża, 60%, cytuję z pamięci, ale wiernie, 60% respondentów odpowiedziała tak, ta pomoc jest zbyt duża i za bardzo ciąży polskiej gospodarce. To jest takie powszechna opinia, jak to wygląda okiem przedsiębiorców. Czy faktycznie to jest prawdziwe zdanie? Znaczy, w moim przekonaniu jest to nieprawdziwe, bo ta pomoc Polska już chyba odrobiła to, co włożyła w to. Ponad 300 tysięcy tych ludzi z tej emigracji, chyba 380 ostatnio płaci ZUS, płacą podatki, budują nasze gospodarstwo, naszą gospodarkę. No, bez emigracji tej poprzedniej z Ukrainy, tej obecnej, zawdzięczamy im 1-2% wzrostu PKB. No, to jest gigantyczne. To jest dotacje z Unii Europejskiej, to jest 3%, więc to są gigantyczne pieniądze i Polska bardzo zyskuje dzięki temu. Ludzie być może tego nie rozumieją do końca, natomiast nastrojów antyukraińskich ja w polskim społeczeństwie nie widzę. Nie są antyukraińskie, tylko takie wrażenie, że jednak Polacy za dużo płacą z tych uchodźców i to nie wiem, czy jest prawdziwe, ale wydaje się, że jest taka emocja społeczna, którą warto odnotować. Możliwe, no na pewno warto ją prostować, bo to nie jest prawda. No, Polska na uchodźców rzeczywiście wydaje jakieś pieniądze, natomiast w porównaniu dla tych różnych programów, które były w Europie, w Niemczech czy coś, no to są grosze. My mamy najlepszych emigrantów na świecie, którzy sami się ogarniają w większości. I warto to docenić. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na zegarach jest godzina 12:45. Wracamy do studia przy Krakowskim Przedmieściu. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.